Mamy wiele znaków zapytania odnośnie różnego rodzaju goryczy, zranień, relacji z drugim człowiekiem. To ciągle będzie. To jest proces, w którym jesteśmy. I wierzę, że jeszcze nie raz Bóg zachęci was do wzięcia udziału w jakichś rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego czy innych rzeczach, bo ciągle musimy być w tym procesie, który Bóg dla nas zaplanował. Teraz już mówiliśmy o goryczy troszeczkę. Mówiliśmy o zranieniach. Zuzia teraz mówiła o tym, o relacjach, o przebaczeniu. Nie tylko ja mam przebaczać, ale też sam potrzebuję poczuć, że ktoś mi przebaczy. Ranimy siebie nawzajem. I ja chciałbym coś powiedzieć o zgorzknieniu. Kto może zdefiniować, czym jest zgorzknienie? Albo osoba, taka zgorzkniała osoba, czym się cechuje? Narzeka na wszystko. Narzeka na wszystko. Jest niemiła. Jest niemiła. Brak nadziei. Nie czuła na inny. Brak nadziei. Fajnie. Zgorzknęła w jednym miejscu w relacji z drugim człowiekiem. Zgorzkniałość to tak jak w środku taka jakaś trucizna dorośnie. Pięknie. Jesteśmy w jednym klubie. To właśnie przeżywamy. Bardzo się cieszę. Tak, zgorzknienie nie tylko zatruwa osobę, z której to wypływa, ale zatruwa też ludzi wokół. Zgorzknienie, ta postawa taka zgorzknienia musi być leczona. Ale nie chodzi tutaj o jakieś leczenie medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, to są dobre rzeczy. Chodzi o to, że psychiatra, psycholog będzie pracował nad twoją duszą. A my jesteśmy istotami duchowymi. I zgorzknienie wypływa ze zranionego ducha. I o tym chciałbym powiedzieć troszeczkę. Że zgorzknienie to choroba dusza. To nie jest choroba duszy. Emocje można podciągnąć pod chorobę duszy, bo emocje to jak reagujesz. Ciepło ci to jesteś zadowolona. Masz zimne ręce, to już jesteś zła na cały świat. Nie, bo wtedy wciskam ręce w ręce męża. Jeżeli masz męża. To jest jedyna okazja, jak nie napali. No, ale inaczej jest z sytuacją zgorzknienia. Zgorzknienie to jest choroba ducha i powinna być leczona w duchowy sposób. Jedyny sposób to jest duchowy, duchowa terapia odnośnie zgorzknienia. I tak jak spytałem, czym cechuje się osoba zgorzkniała? Powiedzieliście, podaliście kilka przykładów, ale wystarczy tylko spojrzeć na twarze ludzi, których mijamy codziennie. Na przykład jedziesz w autobusie i widzisz te twarze. Posłuchać tylko, co ludzie mówią. I od razu rozpoznasz, czym jest zgorzknienie. I teraz, skoro zgorzknienie jest czymś negatywnym, to skąd ono się bierze? Ktoś miał nieprzyjemną rozmowę z szefem. Ktoś zawiódł czyjeś zaufanie, mówiliśmy o nim. To wszystko powoduje, zadaje nam rany. Owocem ran jest zgorzknienie. Rany, jeżeli rana nie zostanie od razu uleczona, to ona tworzy ten owoc zgorzknienia, który trwa. Rana, ktoś cię zranił, to w ciebie wchodzi i jeżeli nic z tym nie zrobisz, prędzej czy później, jako to ziarno, ta rana jako ziarno zarzucone w glebę twojego życia przyniesie owoc zgorzknienia. Jesteśmy bardzo podatną glebą na takie zranienia i później zgorzknienie wychodzi z nas. Zobaczmy, co mówi Słowo Boże. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14 i 15. To wziąłem z tłumaczenia biskupa Romaniuka w Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest to bardziej rozbudowane aniżeli w naszej
tej podstawowej Biblii Tysiąclecia. I tam autor listu do Hebrajczyków napisał w ten sposób. Starajcie się też o zachowanie pokoju ze wszystkimi i o świętość, bez której nikt nie będzie mógł zobaczyć Pana. Pamiętajcie też i o tym, żeby nikt nie pozbawiał się dobrowolnie łaski Bożej. Można dobrowolnie pozbawić się łaski Bożej, żeby żaden korzeń gorzki jakiejś trucizny pnąć się szybko ku górze nie stał się przyczyną nieporządku zgubnego dla wielu. Żeby żaden korzeń gorzki jakiejś trucizny. Zgorzknienie, ten korzeń gorzki jest w nas. I to jest trucizna. To zatruwa nasze życie. Zatruwa w ten sposób, że pozbawia nas łaski Bożej. Żeby nikt nie pozbawił się dobrowolnie łaski Bożej. Jeżeli ja nie uporam się z tym korzeniem goryczy w moim życiu, dobrowolnie pozbawiam się łaski Bożej. I tutaj nie trzeba wielkiej interpretacji tego zdania z Pisma Świętego. Pozwalam korzeniowi róść, pozbawiam się łaski Bożej. Korzeń gorzki jest, rośnie szybciutko ku górze i nie tylko ja sam jestem zatruty, moje życie zdaje się zatrute, ale też zatruwam życie innych ludzi. Korzeń gorzki, tej gorzkiej trucizny rośnie, zżera twoje serce, wyżąda za szkodę, opanowuje ciebie, twoich najbliższych, twoją rodzinę, ale też dalsze środowisko. I rośnie w górę, i przynosi owoce. Wielu ludzi najprawdopodobniej nie zdaje sobie z tego sprawy, że korzeń gorzki może wzrastać w ich życiu. Ale tak jak mówię, wystarczy posłuchać. Też nam o tym mówi Słowo Boże, z obfitości serca mówią usta. Wystarczy tylko posłuchać, co osoba mówi i już wiesz, jak ona żyje, czym ona żyje, jakie wartości. I korzeń gorzki jest tak szybko się rozprzestrzenia, że możemy nawet nie wiedzieć kiedy i on w nas zacznie wzrastać i zacznie przynosić owoce. I później coraz częściej łapiesz się na tym, że wypowiadasz słowa, których nie chciałeś wypowiedzieć. I te słowa są negatywnymi słowami. Dlaczego? No bo właśnie ktoś cię zranił i nosisz urazę do tej osoby. Zamiast rozprawić się od razu, co było powiedziane na poprzednim spotkaniu. Kiedy nosisz urazę, ktoś cię uraził i nosisz tą urazę, nie rozprawisz się z tym, w Boży sposób, to pozwalasz, aby ten korzeń rósł. On nie będzie taki nieaktywny w tobie. On będzie rósł, żeby zranić ciebie i innych. Czasami potrzeba bardzo mało, żeby ten korzeń gorzki w nas się zagnieździł i później zaczął przynosić owoce. Ktoś może cię wyśmiał, coś powiedział. My mężczyźni mamy z tym problem, że kolega ci powie, a ty jesteś taki chuderla. Ja miałem z tym problem. I to był on, zatruł moje życie, ta opinia. Już nie mówię o nauczycielu, który powiedział, że ze mnie nic nigdy nie będzie. Zatruł moje życie. I co to spowodowało? Że ja to życie zatruwałem tym moim korzeniem gorzkim, tą trucizną, zatruwałem moich najbliższych. Chociaż chciałem postępować całkowicie inaczej. Powiedziałem, że jak będę miał dzieci, nie będę dla moich dzieci taki, jaki dla mnie był ojciec. Jak się później stałem się ojcem rodziny, to właśnie dla moich dzieci byłem taki, jaki dla mnie był mój ojciec. Dlaczego? Bo korzeń gorzki rósł we mnie. Ja go otrzymałem od ojca i przekazałem na moje dzieci. Korzeń gorzki rośnie.
Ktoś się zdradził na przykład. Zdrada jest grzechem. Ale tego doświadczamy. To się dzieje w naszym życiu. Ktoś się zdradził, doświadczyłaś takiego wielkiego bólu. To boli. Byłem zraniony, zdradzony. Wiem, co to jest. I co możesz zrobić w takiej sytuacji? Są tylko dwa sposoby. Możesz pozwolić, by ten korzeń zranienia rósł w tobie i tym korzeniem ranić innych, lub zastosować to biblijne rozwiązanie. Nie ty zgrzeszyłeś, ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, ale ty nosisz w sobie urazę i korzeń gorzki rośnie. Tymczasem Bożym rozwiązaniem jest... Pierwszy list świętego Piotra, 4:8. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość zakrywa grzechy. Miejcie miłość, wytrwałą miłość jedni ku drugim. Ludzie nas ranią. I najlepszym antidotum na ranienie to jest kochać tych ludzi. A jak to zrobić, prawda? A no właśnie, o własnych siłach nie damy rady. Dlatego Bóg wlewa w nasze serca swoją miłość. I tylko tą Bożą miłością jesteśmy w stanie kochać nawet tych, którzy nas zranili. I tylko w ten sposób nie pozwalamy, aby korzeń gorzki rósł. No tak, ale on przecież on zgrzeszył przeciwko mnie i tak dalej. On mnie zdradził, czy wykorzystał. Tak, ale miłość zakrywa ten grzech. Wiecie historię Noego? Jak wylądowali już po potopie, wylądowali na ziemi. Noe zasadził winnicę, zebrał winogrona, zrobił wspaniałe wino i uchlał się. Upił się tak bardzo, że leżał nagi w namiocie. Leżał nagi w namiocie, jego synowie zobaczyli i wołają. Noe miał 3 synów. Ham. Tak jest. Sam Jafet. No. I zobaczyli ojca pijanego i się śmiali z niego. Zobaczcie, nasz ojciec uchlany. Ojciec grzeszył, no upił się. Nago leży. Upił się. A to Ham mówi, nie? Ham. Śmiał się z niego, a właśnie Sem i Jafet, co zrobili? Wzięli płaszcz i tyłem weszli do namiotu i zakryli ojca. Z miłości. Miłość zakrywa wiele grzechów. I taka powinna być nasza postawa w stosunku do tych, którzy przeciwko nam zgrzeszyli, czy nas zranili. I może powiesz, no ale to nie zadziała w moim życiu. Już próbowałem nieraz. Okazanie miłosierdzia zawsze jest skuteczne. Może być rozłożone w czasie. Przebaczenie, współczucie, okazanie miłosierdzia, odpuszczenie win, to ma potencjał Boży. I prędzej czy później to zadziała i to niweluje korzeń gorzki. I my zawsze mamy ten wybór, albo pozwolić, żeby ten korzeń rósł, albo zastosować to Boże prawo. Przebaczam, tak jak Jezus, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Ale są ludzie, i to są ludzie też w Kościele, którzy, że tak powiem, sporządzają szczegółowy zapis tych, którzy nas zranili. Zapamiętują to wszystko. I wtedy mówisz, na przykład, jeżeli ją spotkam, to wygarnę jej całą prawdę. Co o niej myślę. I może jej wygarniesz prawdę, ale prawda będzie tylko i wyłącznie jedyna.
będzie to prawda, że w tobie jest korzeń gorzki. Że w tobie jest zgorzknienie z tego powodu, że te korzenie goryczy oplotły twoje życie. To będzie jedyna prawda. Trucizna nieprzebaczenia, złości sączy się z naszych języków, z naszego postępowania, z naszego życia. To wszystko zatruwa relacje. I my, zaraz będę o tym mówił, zresztą, na razie się powstrzymam. Człowiek, który jest zgorzkniały, jest przepełniony tą goryczą, zatruwa całe środowisko. Zuzia troszeczkę o tym powiedziała, że ja powiem moje świadectwo z pracy, jak tutaj w Szczecinie pracowałem i mieliśmy naprawdę taką fajną atmosferę w zakładzie pracy. Tak wszyscy koledzy, ja byłem troszeczkę takim dziwakiem dla nich, bo jak przyjąłem się do pracy, to był tam problem z alkoholem. Przerwa była, to ten wyciągnął swoją tą małpkę, ten piwo jakieś i w przerwie sobie tam do śniadania popijali. I jeden z tych kolegów mówi, Heniek, no masz tutaj, masz piwo. Ja mówię, ja nie piję. Ja powiedziałem, kim jestem, szybciutko, w dwóch zdaniach i nie piję alkoholu. To on mi powiedział, Heniek, kto nie pije alkoholu w tej firmie, to tu się nie utrzyma. Jak się później okazało, jego szybko zwolnili, a ja się utrzymałem. Ale wiedziałem, jaka jest sytuacja. Oni się dowiedzieli o mnie, że ja jestem osobą wierzącą. Kierownik też wiedział o mnie. Kierownik kiedyś wezwał mnie do biura. Powiedział, Heniek, módl się. Jeżeli to jest, modlitwa jest skuteczna, to niech Bóg położy kres alkoholizmu w tej firmie. Ja się modliłem. Po 5 latach, jak opuszczałem tą firmę, to rzeczywiście nie było żadnego problemu z alkoholem. Ale przyszedł taki czas, że mieliśmy taką fajną brygadę. Pracowaliśmy na 3 zmiany. I my naprawdę na tych 3 zmianach, na każdej zmianie był jeden człowiek, chyba że miał ucznia jakiegoś, przyuczał go, spawałem te słupy takie oświetleniowe. I na każdej tej zmianie był jeden człowiek i nasza trójka była tak zgrana, tak sobie pomagaliśmy, jak ja wiedziałem, że Wojtek przychodzi na 2 zmianę, to ja już mu przygotowałem, przywiodłem mu słupy do spawania i tak dalej, bo miałem troszeczkę czasu. I naprawdę tak radośnie się spotkaliśmy na tych zmianach, wszystko było ok. I to trwało dłuższy czas, aż pewnego dnia do naszej trójki, do przyuczenia tego spawania tych słupów, został dołączony jeszcze jeden człowiek. Ten człowiek, mogę to powiedzieć, był przesiąknięty tym korzeniem goryczy. On na wszystko narzekał, wszystko mu się nie podobało. I nagle okazało się, że nasze relacje absolutnie całkowicie się popsuły. Już nie było przygotowania na 2 zmianę słupów, nie było niczego. Jedna osoba, która wniosła do naszej radości, wniosła troszeczkę goryczy, zniszczyła wszystko. Nie wiem, jak jest dzisiaj tam, ale później już nie mieliśmy takich relacji między sobą. Później się okazało, tam zaczęli się oszukiwać, podbierać sobie słupy. Tam na pierwszej zmianie pospawał słupy, to ja sobie z jego zmiany dopisałem 5, a wszystko było na akur. Dopisałem sobie 5 i tak dalej. Jedna osoba może zniszczyć wszystko. Osoba, która jest, w której rośnie ten korzeń zgorzknienia, ta trucizna. I tak się dzieje często w małżeństwach. Tak się dzieje. I teraz chciałbym, żebyśmy zrobili test. Bo może właśnie to spotkanie pozwoli ci rozpoznać twoją sytuację odnośnie korzenia goryczy. I chciałbym, żebyśmy przeszli taki test. Jak rozpoznać osobę, która jest przesiąknięta korzeniem goryczy? Chcecie to zrobić? No właśnie. Oczywiście ja wiem, że to nas nie dotyczy.
chcę zrobić ten test, żebyście ten test na przykład przeprowadzili u siebie w domu, w rodzinach, bo nas to nie dotyczy. Nie, nie. A więc, jakie są reakcje ludzi przesiąkniętych korzeniem goryczy? Przede wszystkim, zgorzkniali ludzie mają skłonność do tłumaczenia swojej goryczy. Możesz sobie zapisać. Zgorzkniały człowiek jest zdolny do tłumaczenia swojej goryczy. Postępuje tak, no bo na przykład, bo taki już jestem. Jestem wybuchowy, wszystko mnie denerwuje, no bo taki już jestem i tak dalej. A więc ludzie zgorzkniali mają skłonność do tłumaczenia, usprawiedliwiania swojej goryczy. Dwa. Mają skłonność do nadmiernego krytykowania innych. Człowiek zgorzkniały krytykuje innych. Jeżeli w kimś rośnie ten człowiek goryczy, to taka osoba nigdy nie będzie patrzała na drugą osobę obiektywnie. Zawsze znajdzie w niej jakieś wady. Zawsze coś będzie nie tak. Jeżeli nawet tego nie, ta osoba nie wyraża słowami, to i tak jest przekonana, że wszyscy inni są gorsi ode mnie. Na przykład w małżeństwie mężowi coś nie wychodzi. Coś mu się nie udało zrobić. Krzywo powiesił szafkę. I ty mu nic nie powiesz, ale myślisz. Ten mój mąż nigdy niczego nie zrobi dobrze. Skąd to się bierze? Człowiek zgorzkniały ukrycie świętuje niepowodzenia innych. Na czym to polega? Podam wam mój przykład. Kiedyś jechałem do Witkowa, do naszego centrum samochodem. Mamy obwodnicę, są dwa pasy i wiem, że zaraz ta obwodnica się kończy, jest zjazd na jeden pas. Ja widzę w lusterku, że te dwa pasy już się kończą, a w lusterku widzę, że za mną pędzi ktoś z samochodem i wiem, że się nie zmieści. I żeby go wpuścić, ja muszę przyhamować. I taki wściekły byłem na niego. No wiecie, jak to kierowcy, nie? Wściekły na kierowcy. Nie będę mówił, czy tam coś powiedziałem, ale łapię się coraz częściej na tym, że krzyczę w samochodzie. Kiedyś tego nie miałem. I wściekły taki na niego. No ja musiałem przyhamować, żeby go wpuścić. I jadę dalej. Jakiś kilometr, może dwa kilometry dalej, patrzę, policja go zatrzymała. Ucieszyłaś. Jaka moja radość. Jaka moja radość. Doigrał się. I tak sobie pomyślałem, no Bóg teraz wyrównuje rachunki. Miałem nawet do tego odpowiednie słowo Boże. Co człowiek zasieje, to i zbierze. Chciałeś być pierwszy ode mnie? Proszę bardzo, ty stoisz, a ja i tak pojadę. I to jest to, że człowiek z korzeniem goryczy ukrycie świętuje niepowodzenia innych. Czasami tylko czeka, żeby ktoś, komuś poślizgnęła się noga. I tego nie robiłeś w ukryciu. I potwierdza Słowem Bożym. Widzicie? Kontrolujcie samych siebie podczas tego testu. Świętujesz, kiedy komuś powinie się noga? Kiedy komuś się nie uda? A mówiłem, ostrzegałem. On nie słyszał. Dobrze, jedziemy dalej. Człowiek zgorzkniały potrafi skreślać raptownie całe grupy ludzi. Najlepszy przykład mamy w naszym kościele, czyli nie w naszym kościele, ale dotyczącym naszego kościoła. Jakiś ksiądz się okazuje jest pedofilem. Cały kościół pedofili.
Każdy ksiądz to pedofil. Człowiek zgorzkniały tak sądzi, tak uważa. A to tylko jeden ksiądz się uwikłał w pedofilię. Ale człowiek zgorzkniały skreśla wszystkich ludzi. Zuzia jest we wspólnocie, w której ja byłem kilkanaście lat i Zuzia i ja wiemy, jakie były ataki na naszą wspólnotę. Wspólnota była przekreślona. Nic złego nie zrobiła. Ale ktoś tam coś źle postąpił, ktoś coś źle zaplanował, ktoś źle coś powiedział, no to wszyscy są do niczego. To wypływa z korzenia goryczy. Tymczasem, jeżeli piekarz upiecze chleb z zakalcem, to nie znaczy, że ty nigdy już nie pójdziesz do piekarza po chleb. Bo to jemu się udało, albo nie udało, upiec taki chleb. A człowiek z tym korzeniem goryczy przekreśla już wszystkich innych. To ja mam pytanie, to mam taki korzeń, jak jestem wściekła na wszystkich Rosjan za to, co robi Putin. Na przykład, że oni się zgadzają na to, co on robi. A skąd wiemy, że oni się zgadzają? Bo tak mówią. Mają a bo tak mówią. Jeśli korzonek trzeba temperować od razu, po to tu przyszło? Putin jest Putinem. Putin jest Putinem, a nie każdy Rosjanin jest Putinem. Nie każdy Rosjanin myśli tak jak Putin i postępuje tak jak Putin. Ale korzeń, który w nas rośnie, od razu przenosi to na wszystkich. Na wszystkich ludzi. Znam kobietę, która no, została wykorzystana przez mężczyznę i od tamtego czasu powiedziała, wszyscy mężczyźni są tacy sami. Koniec z mężczyznami. Skreśliła wszystkich. Bo jeden tylko zawinił. A ona z tej goryczy, z tego zranienia pozwoliła, żeby ten korzeń, ta trucizna z niej się wydostawała i ma co ma. Dobrze, idziemy dalej. Człowiek zgorzkniały nie potrafi być szczery przed samym sobą. Nie potrafi być szczery przed samym sobą. Zawsze siebie potrafi usprawiedliwić. Zawsze to nie ja. Troszeczkę mnie poniosło, no bo ona. A tak szczerze powinniśmy się zastanowić, ale to może ja powinienem panować nad moimi nerwami, a nie ona. Ja wykrzyczałem, a nie ona. Ale jeżeli ten korzeń goryczy jest w nas, my musimy to uzewnętrznić. Nie podam mu ręki, dopóki on nie. No właśnie. I on tak samo myśli i dziękuję. Skąd się to bierze? Zagwarantowane do końca dni. Nie zgodnie. Ostatnio z Zuzią mamy ciągle kontakt z takim człowiekiem, który, no jak mu tak troszeczkę tak mówię o przebaczeniu, on mówi, nie przebaczę, bo on nikt na to nie zasługuje. I coś tam mu się popsuło, ja mówię, słuchaj, gdyby, ale tak ja to mówię specjalnie tak, z premedytacją. Gdybyś mnie poprosił, to ja bym ci to zrobił. On mówi, ja cię nie poproszę. Korzeń goryczy, ale ten człowiek uważa, że on, racja jest po jego stronie. Nie potrafi być szczery przed samym sobą. Myślę, że przez to spotkanie, jeszcze raz może powtórzę te zdania z testu. Człowiek zgorzkniały ma skłonność do tłumaczenia swojej goryczy. Jestem wybuchowy, bo mój ojciec był wybuchowy, bo jestem cholerykiem. Człowiek zgorzkniały ma skłonność do krytykowania innych. Człowiek zgorzkniały ukrycie świętuje błędy innych, niepowodzenia innych. Człowiek zgorzkniały potrafi skreślić całe grupę ludzi. Człowiek zgorzkniały nie potrafi być szczery sam przed sobą. I może ty jako żona teraz to słyszysz i mówisz, szkoda, że mojego męża nie ma tu. On to powinien usłyszeć. No właśnie, to jest gorycz. Dobrze. Wierzę, że Bóg zaplanował to spotkanie, aby otworzyć nam oczy,
tak, abyśmy zobaczyli w sobie, jeżeli to jest ten korzeń goryczy, i żebyśmy się z nim rozprawili. Być może jest to coś małego, tak powiesz, ale ja nie mam korzenia goryczy, we mnie tego nie ma. Ale na przykład, już to słyszeliśmy, pracuję z kimś, z kim nie chcesz pracować. Jeżeli nie rozprawisz się z tym w Boży sposób, owoce tego zgorzknienia będą się uzewnętrzniały. Mała rzecz. Może coś większego. Pożyczyłeś komuś pieniądze i ci nie oddam. Gorycz rośnie. Ja uważam, że źródłem rozwodów jest rozgoryczenie na współmałżonka. Po co ja takiego brałam? A żebym wiedział, że ona taka będzie, to nigdy bym jej nie wziął. Rozgoryczenie. Jak możemy, jeżeli jest w nas korzeń goryczy, jak możemy się z tym rozprawić? Jest tylko jeden, jedyny biblijny sposób. Gorycz, czy to zgorzknienie, to jest choroba ducha. I żeby się z tym rozprawić, żeby to uleczyć, jest tylko jeden sposób, o którym mówiliśmy tutaj, mówiliśmy na poprzednim seminarium o emocjach. Tym sposobem jest przebaczenie. Przebaczaj w momencie, kiedy ktoś cię rani, bo jeszcze goryczy w tobie nie ma. Jest rana. Jeżeli od razu nie postarasz się, żeby tą ranę zasklepić, żeby Bóg to spowodował, to rana przyniesie gorycz, przyniesie owoc. A więc przebaczaj. I tak jak mówię, możesz chodzić ze swoją goryczą, ze swoim rozgoryczeniem do lekarzy, do psychiatrów. Oni się zajmą twoją duszą, a gorycz jest w duchu. Tam nie dotrą. Tam może dotrzeć tylko Bóg, tylko On. I co Bóg mówi? Jakie Bóg ma lekarstwo na rozprawienie się z korzeniem goryczy, z rozprawieniem się z tym rozgoryczeniem? Przede wszystkim Bóg chce nas utwierdzić w tym, że jesteśmy Jego dziećmi, umiłowanymi Jego dziećmi. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Widzicie, że tutaj jest mowa o relacji duch-duch. Duch Boży, duch człowieka. Nie duch, dusza, duch Boży i dusza człowieka. Tylko duch-duch. Sam Duch Boży wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja tego doświadczyłem krótko po moim nawróceniu. To Duch Boży dotknął tak mocno mojego ducha, że ja poczułem się tak kochany przez Boga, że to była rewolucja w moim życiu. I to mi wystarczyło, żeby wszystkie te korzenie goryczy, rozgoryczenie, złość, nienawiść, te wszystkie bunty, jakie planowałem, czy wszystkie zemsty. Ja byłem takim człowiekiem zemsty. Chciałem się mścić na każdym. Ale kiedy poczułem, że jestem kochany, to wszystko niewłaściwe puściło. To jest pierwszy sposób, w jaki Bóg chce rozpocząć uzdrowienie z tego zgorzknienia. Chce nam dać pewność, przekonanie, że jesteś synem, jesteś córką umiłowaną Boga. I to masz doświadczenie w duchu, nie w rozumie. Rozumem tego nie pojmiesz. Jestem kochana, nie jestem kochana. Dzisiaj jestem, ale jak mi jest źle, to chyba Bóg mnie nie kocha, bo Bóg o mnie zapomniał. Nie, w duchu to jest niezatarte. Jestem kochany, ja czasami mówię, możesz mnie pokroić, ja i tak wiem, że jestem kochany przez Boga. I to powoduje mi, dla mnie nie ma żadnego problemu przebaczyć komuś, kto mnie zranił. Kiedy w duchu rozpoznajesz, że jesteś umiłowanym dzieckiem, to cóż może uczynić ci człowiek?
Może cię zranić, ale ty wiesz, co z tą zraną zrobić. I tylko Boża medycyna w tym przypadku okazuje się skuteczna. Lekarstwem jest przebaczenie. Święty Paweł napisał w liście do Efezjan, 4 rozdział, 31-32 werset. Niech zniknie pośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Niech w końcu zniknie wszystko to, co święty Paweł tutaj wymienił. Na pierwszym miejscu gorycz. Niech to zniknie. Uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie jeden drugiego. A w innym miejscu, w liście do Filipian, Paweł napisał: bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że mi już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górze w Chrystusie Jezusie. Zapominając o tym, co za mną, znaczy, już więcej do tego nie przywiązuję wagi, co ktoś o mnie powiedział, co ktoś mi zrobił. Nie przywiązuję do tego wagi. Oczywiście ja tego nie zapomnę, nie wymarzę z pamięci, bo też mam taką słoniątkową pamięć, jeżeli chodzi o zranienia. My to pamiętamy. Tego nie wymarzymy z pamięci, ale ja decyduję, czy to ma dla mnie dzisiaj jakieś znaczenie, czy nie. To nie ma dla mnie znaczenia, co ktoś o mnie kiedyś powiedział. O mnie kiedyś, moja siostra, jeszcze w Hamburgu mieszkałem, moja siostra do mnie zadzwoniła, mówi: Heniek, mówi, wiesz, co ja o tobie słyszałam, co? No powiedzieli, że ty jesteś homoseksualista. Mówi, ty musisz coś z tym zrobić. Dlaczego ja mam coś z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Ona była tym oburzona. No co ja mogę zrobić? Włosy z głowy wyrwać? I tak mam mało. Więc ja tu zostawiłem. Niech sobie gadają. Patrzę, biegnę ku wyznaczonej nagrodzie, która jest w Jezusie Chrystusie. A nie patrzę, co ktoś na mnie mówi, co ktoś mi zrobił. Chociaż to boli, to wiem, co, jak z tym się rozprawić. Oddaję to Jezusowi. I w ten sposób ten korzeń jest odcięty od naszego życia. Nie wprowadza zamieszania. Ja czuję się lepiej, a inni też są zadowoleni z mojej obecności. Nikt nie chce mieć relacji ze zgorzkniałym człowiekiem. Każdy chce otaczać się przyjaciółmi, szczerymi przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie chce słuchać tej trucizny. A wiesz, no bo to ciągle, no bo ten, no bo tamta, bo autobus się spóźnił, a ten rząd, a to, a tutaj, a tak, a tak. To jest gorycz, która wypływa. Kto chce tego słuchać? I chcieliśmy wam tutaj to przekazać. Oczywiście Bóg na pewno nie uzdrowi was raptownie, nie odetnie wszystkiego. Ale chociaż masz pojęcie, że jesteś w procesie Bożego kształcenia. Bóg pracuje nad tobą. Bóg cię zmienia. On cię tutaj przysłał, żeby ci pokazać pewne prawdy. Biblijne prawdy. Z tym, co Zuzia powiedziała, co ja powiedziałam, możesz się nie zgadzać. Ale proponuję, żebyś zgodził się ze Słowem Bożym. To, co było wyświetlane. A Bóg mówi jeszcze raz. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz. Jesteśmy na początku drogi. Bóg nam pewne rzeczy pokazał. My zaraz pojedziemy do domu. Wy z tym zostaniecie. I to do was należy
przyjąć konkretną postawę. Oddaliśmy Bogu tutaj nasze mara, nasze zranienia. Tego już ty nie masz, dopóki tego nie weźmiesz stąd. Ale i nie weźmiesz, bo my to zabierzemy do Witkowa, do naszego centrum i tam będzie włożymy do koszyka z naszymi intencjami i będziemy się modlić. Na każdej mszy modlimy się za intencje złożone w koszyku.